Kaźniczewski, 24 godziny przed walką, dziś ważenie. Piotrek nikt lepiej w ostatnich latach nie zna przygotowania fizycznego i psychicznego, które będzie bardzo ważne, Mariusza Wacha, niż ty. Oceń to na rzeczywiście te godziny przed walką. No tak, Mariusz jest już doświadczony, już walczył z Kliczką, gdzie były różne schody i przechodził już wszystkie stresy, jakie były możliwe przed taką poważną walką. Mam nadzieję, że te doświadczenie zaowocuje w walce z Powietkinem. Ale też nie ma co mówić, bo też jakaś nerwówka jest, tak? Już ale to inny pięściarz, nie? To jest inny pięściarz. Ale walka tak samo ważna jak walce z Kliczką. Jeśli nie ważniejsza, dla niektórych. Tak. Ale wydaje mi się, że jest nerwówka, bo widzę, że troszkę się denerwuje, ale to powinno wyjść. Taki sposób zdenerwowania powinien się pokazywać. Mam nadzieję, że go to mobilizuje, a nie deprymuje. Także miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Mam takie pytania właśnie od dziennikarzy, kolegów ze Stanów Zjednoczonych na temat tej takiej pewności siebie Mariusza w porównaniu. Ta walka w porównaniu do tej z Kliczką. Moim zdaniem Mariusz jest bardziej pewny siebie, może bardziej dojrzały. Zgodziłbyś się z tym, czy niekoniecznie? Na pewno jest jakieś doświadczenie. Jedno właśnie z walki z Kliczką, bo przed walką z Kliczką nie miał takich ciężkich pojedynków. Na pewno jest to plus, na pewno coś takiego ma. My teraz możemy gdybać i mówić, jakie jest, co będzie, czy on jest faktycznie mocny psychicznie już po walce z Kliczką. Zobaczymy, ale z takiego krótkiego doświadczenia, co obserwujemy do tej pory, widać, że faktycznie już coś przeszedł raz, drugi raz to teraz przechodzi i jakby taki jest bogatszy w to doświadczenie i jest bardziej opanowany, ale mówię, poczekajmy do jutrzejszego dnia. I ocenimy to po walce, ale wydaje mi się, że raczej jest pewniejszy siebie. Ostatnie pytanie, bo trzeba odpocząć, wiadomo, to już godziny, o których mówię od kilku chwil. Klucz do walki z Aleksandrem Powietkiem. Może być tak, że tych kluczy może być parę do tej walki. Masz parę przygotowanych? Mamy parę przygotowanych i może być tak, że klucze, które mamy, czy mamy w ręku, mogą być, nie mogą pasować do tego zamka, dlatego trzeba będzie niekiedy wyciągać zamek na szybkiego z kieszeni. Mówiąc tak przenośnie, ale wracając do konkretnego takiego podsumowania, to mamy coś tam przygotowanego, obserwowaliśmy walki Powietkina, a może być tak, że będzie trzeba boksować to, co w ogóle nie było robione na treningu, na to też jesteśmy przygotowani. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tą wiedzę, którą posiadamy i to, co żeśmy przerabiali, będzie wystarczające, żeby wyjść do ringu i zejść z tego ringu jako zwycięzcy. Piotr Wilczewski, dziękuję bardzo, Piotr, i do zobaczenia po zwycięskim pojedynku Mariusza Wacha. No innej opcji nie ma.